Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Public Auto Service. Dzisiaj ze sobą mam takie urządzonko Unisensor AID Scoop TPMS. Przetestuję dzisiaj dla Was, do czego w ogóle to urządzenie jest. To urządzenie jest przeznaczone do programowania, odczytywania, sprawdzania czujników TPMS. Ma swoje zalety, ma wady. Używam tego testera gdzieś od roku czasu. Także jestem Wam w stanie już powiedzieć, jakie według mnie ten zestaw ma wady, jakie ma zalety. Pokażę Wam, jak tego używać, jak to działa. Także co, zapraszam Was na ten film. Dobra, zacznijmy od tego, co w ogóle zawiera nasza walizeczka. Dostajemy, w zależności jakie sobie wyposażenie kupicie, bo ten interfejs do wbijania czujników do naszego komputera, samochodu jest dodatkiem. Także no ja mam pełny zestaw, macie tą głowicę, żeby wpisywać nowe czujniki, nowe ich adresy do komputera, do sterownika samochodu. Powiem Wam, że używałem kilkukrotnie i nie miałem żadnego problemu z wpisaniem tych czujników. Nie, raz miałem problem, a dokładnie to była Honda, nie pamiętam, Civic Accord, coś takiego, wersja USA. I było to u kogoś już właśnie, żeby wpisać te nowe czujniki do sterownika. Też nie dali rady i ja tym urządzeniem nie dałem rady też z tą Hondą. Co dalej? Mamy już głównie nasz tester. Tutaj miejsce na testowanie, zapisywanie nowych czujników, ale od razu Wam mówię, że działa to tylko z czujnikami Cube TPMS. Żadnych innych czujników nie zakodujecie. Odczytacie wszystkie, oczywiście wszystko spoko, ale nie nadpiszecie żadnych innych czujników innej firmy. Mnie to zaczęło drażnić z tego względu, że mam dosyć duży dostęp do używanych czujników innych firm. I oczywiście też się trafiają używane czujniki Cube TPMS, które biorę i sprzedaję po prostu używane czujniki, ale bardzo dużo na rynku jest innych firm czujników i to mnie dosyć dużo ogranicza, że mogę sobie kodować tylko czujniki z Cube TPMS. Innych nie mogę zakodować i dla mnie to jest olbrzymi minus. Dobra, zostawmy minusy, przejdźmy do plusów. Plusy są takie, odczytamy naprawdę każdy czujnik. Żeby odczytać czujnik, załóżmy, że to jest koło, w tym miejscu, gdzie jest dwójeczka, mamy wentyl, przykładamy do koła z oponą nasz tester w ten sposób, włączamy test czujnika i go sprawdzamy, wszystko ładnie nam odczyta, baterię, w jakim stanie jest czujnik, czy wysyła poprawny sygnał i tak dalej. Także z samego odczytu i skodowania tych Cube czujników jestem zadowolony. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak działa nasze urządzenie. Jak widzicie, włącza się wersja oprogramowania i teraz mamy do wyboru markę pojazdu. Klikamy sobie po literce, niech to będzie BMW, czyli wybieramy B i wybieramy sobie teraz samochód marki BMW, wybieramy serię, czyli nasz samochód, jaki mamy na warsztacie, czy tam sobie chcemy zdiagnozować. I tu mamy podane wszystkie modele, jakie były wyposażone po prostu w czujniki TPMS. Wybieramy sobie na przykład serię, niech to będzie seria 5. Mamy lata produkcji, wybieramy sobie lata produkcji naszego wozu, bo w różnych latach mogły być po prostu różne kody tych czujników lub na innej częstotliwości. I teraz mamy sprawdzenie uniwersalnego sensora, diagnozy sensora używanego lub oryginalnego, nadpisanie nowego sensora, czyli po prostu bierzemy sobie nowy, pusty czujnik i robimy sobie po prostu pod tą BM-kę już gotowy czujnik. Możemy sobie wpisać ID, jeśli chcemy sobie prywatnie wpisać, samemu sobie chcemy wpisać kod. To jest przydatne, jeśli chcemy skopiować na przykład czujnik, mamy w kole jakiś tam czujnik BM-ki, który już jest uszkodzony, sczytujemy sobie z niego kod, przepisujemy i wtedy sobie bierzemy właśnie tą funkcję nadpisywania, ręcznego wpisywania kodu, wpisujemy ten kod ręcznie, montujemy na dane koło, lewy przód to lewy przód, żeby nie pomylić z prawym przodem, bo już wtedy będą kwiatki, trzeba nadpisywać i tak te czujniki w sterowniku silnika.
Także do tego jest ta funkcja. No i tak jak mówię, check uniwersalnego czujnika, new sensor. Bierzemy sobie diagnose sensor i teraz leci proces diagnozowania czujnika. Nie mam przy sobie teraz żadnego czujnika, ale ogólnie przykładamy do koła i ten czujnik jest sprawdzany. Tak jak widzicie, postęp idzie. Jeśli nie znajdzie nam czujnika, po prostu no sensor detected. Także albo nie mamy w pobliżu żadnego sensora, albo po prostu ten sensor w kole jest uszkodzony i po prostu nasze urządzonko nie może go szczytać. Bardzo proste w obsłudze, kilka klawiszy, troszkę mi się to kojarzy z takimi starymi analogowymi telefonami, jakimś takim Sagemem bezkolorowego wyświetlacza. No co, możemy powtórzyć po prostu nasz proces sprawdzania tego czujnika, no ale jeśli jest uszkodzona, a w naszym przypadku go nie ma, po prostu nie znalazłem sensora. Co jest fajne, szczytuje nam czy czujniki z tej strony i szczytuje nam czujniki z tej strony, także spoko opcja, nie musimy się martwić, z której strony po prostu jest nasz czujnik. Jeśli jeszcze tu na obudowie widać, wyostrzysz dzisiaj? Chyba tak, z tej strony widać antenkę i z tej strony na biało mamy zaznaczoną antenkę, że w tym miejscu mamy po prostu zbliżyć sobie do naszego czujnika. W gratisie od producenta dostajemy aktualizację. Tak jak powiedziałem na początku, ten tester czyta wszystkie czujniki, czy te amerykańskie, bo one po prostu na innej częstotliwości, te amerykańskie czujniki pracują niż europejskie. Także z czytaniem nie mam żadnego problemu, czy te europejskie, czy te amerykańskie. Ale tak jak mówię, z wpisaniem czujników do sterownika zdarzył mi się problem. Miałem raz problem właśnie z tymi czujnikami w amerykańskiej wersji samochodu. No i dla mnie dużym minusem jest to, że nie możemy tutaj w tym sensorem kodować wszystkich różnych używanych czujników. Dla mnie to jest minus. Mam nadzieję, że testy takiego sprzętu warsztatowego Was zainteresowały. Mam nadzieję, że widzieliście poprzedni odcinek z testerem do czujników samochodowych różnego typu, wałków rozrządu, wału, ABS-u i tak dalej. Jeśli nie widzieliście, to karta gdzieś u góry Wam się otworzy. Jeśli taki odcinek jednak Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, że tak, podobało się, spoko odcinek, kręć tego więcej. Pokażę Wam wtedy więcej naszego sprzętu warsztatowego, takich ciekawych rzeczy, które mogą się Wam do czegoś przydać, niekoniecznie takich drogich, może tańszych. Zobaczymy, trochę tego na warsztacie jest, także będzie co testować. A tymczasem dzięki za ten odcinek i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!